Dzień dobry Państwu, mamy czwartek, cudowny dzień, chociaż jest trochę zimno, no ale jest wrzesień, więc wszystko się jeszcze rozkręci. Dzisiaj Kościół czyta taką Ewangelię, która w sumie nie wymaga komentarza. Zresztą tak zrobiliśmy na Eucharystii, że to jeden z tych dni, kiedy usiadłem po prostu, zamiast powiedzieć parę słów, bo trudno komentować coś, co komentarza nie potrzebuje i co jedyne, co potrzebuje, to dosłownego zastosowania. Kochajcie swoich nieprzyjaciół, dzisiaj Pan Jezus mówi. Jak ktoś chce Ci zabrać płaszcz, daj mu. Ktoś chce pożyczyć od Ciebie pieniądze, pożycz mu. Nie oczekuj nagrody. Wszystko, co chcielibyście, żeby ludzie Wam czynili, Wy im czyńcie. Taką miarą, jaką Ty mierzysz drugiemu człowiekowi, taką Tobie odmierzą. Strasznie trudne słowa dzisiaj. To jest serce Ewangelii. Tej Ewangelii, która właśnie z tego orędzia, które Bóg nam daje, że Bóg nas kocha, mamy ją przekładać na codzienność naszych relacji. No i Pan Jezus w środku Ewangelii właśnie mówi tak trudne słowa. Dzisiaj jak tak właśnie sobie siedziałem po przeczytaniu tej Ewangelii w czasie Eucharystii, tak sobie pomyślałem, że Jezus naprawdę jest mało życiowy, że jest takim lekko duchem, że jest takim kimś, kto namawia nas do życia no mało realnego. No miły Bóg, powiedzmy sobie szczerze, że jeśli chodzi o jakieś tam proteczki, że ktoś coś o mnie powiedział, no można odpuścić, ale jeżeli ktoś morduje Ci dziecko, jeżeli ktoś notorycznie Cię niszczy, obmawia, niszczy Twoją dobrą opinię, jeżeli ktoś cały czas Cię osądza, jeżeli ktoś Cię okrada, jeżeli ktoś niszczy Twoje życie, to jak odpuścić? Zobaczcie, jakie to jest strasznie trudne i nierealne, nieżyciowe. I myślę, że my musimy ten tekst czytać cały czas, wracać do niego po to, żeby się cały czas przywoływać do porządku i mówić sobie, że Ewangelia nas prowadzi do takiego sposobu życia, który nie jest adekwatny z naszą codziennością. Że przynajmniej musimy mieć w sobie tęsknotę i pragnienie życia, o którym mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Przynajmniej mieć taki wyrzut sumienia, ale nie w sensie, że się będę biczował, ale że właśnie mnie to motywuje do tego, żeby jednak próbować zmieniać swoje myślenie na myślenie ewangeliczne. To odpuść sobie to nie tylko kwestia tego, że mam jakiegoś wroga, któremu muszę odpuścić, ale to też może być w ogóle kwestia nie szukania tego, co mi się przynajmniej subiektywnie wydaje, że mi się należy. Całkiem niedawno temu miałem taką rozmowę z człowiekiem, który jest mi bliski, i wydawało mi się, że powinien w tej rozmowie ten człowiek poruszyć tematy, z którymi do niego przychodzę, że powinniśmy pewne rzeczy przegadać, bo byłem ciekawy, co myśli, jak myśli. Tymczasem zostałem w jakiś sposób, przynajmniej znowu subiektywnie tak sobie myślę, zignorowany w tym temacie i wróciłem z niczym. I wydaje mi się, że to jest też taka jedna z sytuacji, kiedy my musimy odpuszczać, kiedy nie możemy na drugim człowieku wymuszać czegokolwiek, nie możemy od niego wymagać tego, żeby zachowywał się tak czy inaczej, że my tak chcemy. Od kilku lat, kiedy czytam dzisiejszą Ewangelię, ten fragment o tym, że kiedy ktoś ci coś zabiera, to ty mu dodaj drugie, przypomina mi się to, co kiedyś powiedział Konrad Kruczkowski. Można by to przetłumaczyć na współczesny język, powiedzieć, jeżeli ktoś ci kradnie laptopa, to dodaj mu też zasilacz. To jest hardcore. Że kiedy ktoś mi kradnie laptopa, to nie krzyczę policja, policja chce sprawiedliwości, ale daje mu jeszcze zasilacz. To jest strasznie trudne. Ja nie mówię, że mamy tak robić, że macie tak robić, bo ja nie wiem, jak bym zrobił, ale zapewne bym go gonił i odebrał mu mojego laptopa, ale to jest właśnie ten sposób myślenia, całkowicie inny.
Moje drogi nie są waszymi drogami. Moje myśli nie są waszymi myślami. Jezus myśli jak Ojciec, czyli inaczej niż człowiek. Czyli inaczej niż ten, który jest przywiązany do tego, co jest tutaj ziemskie. I tak sobie myślę, że to, co możemy wziąć z tej Ewangelii, oprócz tego, że musimy cały czas próbować dosłownie ją stosować w swoim życiu, tam nie ma przenośni, tam jest dosłowność, to niech ona nas uczy w dniu dzisiejszym takiej próby dystansu do swojego życia, do swojego posiadania, do swoich racji, do tego, że muszę komuś wygarnąć, do tego, że muszę z kimś pogadać, że muszę coś, muszę, nie musisz. I to jest realne, i to jest do zrobienia, bo Ewangelia ma dać nam spokój, dać nam odprężenie, właśnie zbawienie, czyli wybawienie nas z tego wszystkiego, to sprawia, że jesteśmy spięci przymusami. Do wolności nas wyswobodził Chrystus, mówi Paweł do Galatów. I to nie jest jakaś idea wolności, tylko to jest wolność, która realizuje się w mojej codzienności, że jestem wolny do i od, że mam wolność od zła i mam wolność do wolności. Fajnie powiedziane. Próbujmy. Niech ta Ewangelia nas dzisiaj konfrontuje, niech ona sprawia, że w ten sposób będziemy się dzisiaj modlić. Właśnie tym nieustannym myśleniem, jakby tu dorosnąć do tej Ewangelii. W jaki sposób w konkretnych sytuacjach dzisiaj mogę odpuścić moim nieprzyjaciołom. Mogę odpuścić swoje racje. I zamiast się katować paciorkami i tym nieustannym oskarżaniem, że źle się modlę, to spróbuj właśnie się tak modlić. Wziąć to słowo, przeczytać, posiedzieć chwilę i potem przez cały dzień do niego wracać. Nie po to, żeby się kontrolować, ale zapytać się siebie i Pana Boga na modlitwie, czy mi się udaje, chociaż troszeczkę, żyć taką Ewangelią, która jest strasznie trudna. Dobrego czwartku Wam życzę. Do widzenia. Mam nadzieję w piątek.